Dla lotników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej historia i tradycja polskich skrzydeł jest istotnym elementem tożsamości. A data powstania pierwszego pułku lotniczego ma szczególne znaczenie. To właśnie wtedy dotychczasowe samodzielne eskadry ujęto w ramy strukturalne tworzące podwaliny pod nowoczesną organizację lotnictwa. W skład nowo powstałej jednostki weszła m.in. słynna eskadra kościuszkowska, która chlubnie walczyła w czasie wojny 1920 roku. Ten wspaniały dorobek został jeszcze wzbogacony przez polskich asów z powstającej na bazie pierwszego pułku 111 Eskadry Myśliwskiej walczącej w obronie polskiego nieba w 1939 roku, a przede wszystkim przez kontynuujących przedwojenne tradycje bohaterów ze słynnego dywizjonu 303 podczas bitwy o Anglię. Kolejne karty w historii zapisali także piloci z powstałego w 1943 roku pierwszego pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa, walczący na froncie wschodnim II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych oraz kilkuletniej peregrynacji po krajowych garnizonach lotnicy ostatecznie znaleźli swój dom w Mińsku Mazowieckim. Dzięki wieloletnim kontaktom i współpracy z lokalnymi władzami, a przede wszystkim dzięki gościnności i sympatii mieszkańców, stali się oni częścią miejscowej społeczności. Dlatego można stwierdzić, że dzisiejsza uroczystość upamiętniająca powstanie pierwszej stałej jednostki Sił Powietrznych jest wspólnym świętem tak 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, jak i władz oraz mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Dlatego też dziękuję panom jeszcze raz za pamięć o historii polskiego lotnictwa wojskowego oraz propagowanie wiedzy o niej, a także za nieprzypadkowo też zagodne jej upamiętnianie, przepraszam. Nieprzypadkowo też ten zaszczyt przypada 23. Bazie, albowiem dziedzicząc tradycję eskadr pierwszego pułku lotniczego, jest ona formalnie najstarszą jednostką lotniczą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem zatem przekonany, że dzięki panów działaniom chlubne tradycje polskich skrzydeł będą w dalszym ciągu kultywowane oraz rozpowszechniane w społeczeństwie. Podpisał inspektor Sił Powietrznych, generał dywizji, pilot Jacek Pszczoła.